Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Materiale, który będzie troszeczkę inny, zresztą znowu w przypadku Renault Espace, a będzie inny dlatego, bo po pierwsze ten samochód był już u mnie na testach, ale miał wtedy 5 miejsc. Dziś miejsc mam 7 i sprawdzimy, co ten kiedyś symbol 7-osobowego minivana ma do zaoferowania dzisiaj. Zapraszam na test. Ale to, co chciałem Wam pokazać przede wszystkim, to zobaczcie. Złożymy sobie miejsca, to dodatkowe i zobaczcie najpierw w poprzednim odcinku, jak schowałem te walizki do wersji 5-miejscowej. One zmieściły się tam przede wszystkim dlatego, że w tym miejscu mieliśmy głębszą podłogę, pod tą podłogą fajne półeczki, no i nie było problemu. A teraz zobaczcie, te same walizki, ja tej dużej nie zmieszczę, ponieważ przeszkadza mi roleta. To, co zrobiłem, zobaczcie, wkładamy dwie i one tutaj przy powieszonej rolecie po prostu się nie zmieszczą. Możemy oczywiście zrobić coś takiego, czyli je po prostu położyć, no ale ja miałem tyle bagaży, że po prostu roletę musiałem zdjąć, postawić je w pionie, czy po prostu na boku i dopiero jechać. Także kwestia bagażnika wygląda w ten sposób. Jeśli ktoś zastanawiałby się, co tutaj jest pod spodem, no to patrzcie, a mamy po prostu coś takiego i to jest w sumie bardzo fajny patent, bo ja tutaj schowałem masę małych rzeczy, jakieś klapki, ręczniczki, to wszystko tutaj weszło. No to skoro mówimy o 7 miejscach, to zobaczcie, te miejsca wyciąga się, a w zasadzie ustawia raczej prosto. No ale pytanie, czy tam w ogóle będzie się dało usiąść. No to zobaczcie, tego miejsca raczej dla dorosłej osoby za dużo nie ma. Ale sprawdzę na sobie. No to sprawdzam, roleta zdjęta, próbujemy. Gdyby to miało być tak, to spoko. Ale w sumie nawet nie jest źle, ale kanapa musiałaby być ustawiona w ten sposób. Natomiast gdzie jest problem? Oczywiście tutaj, bo miejsca tu to ja za dużo nie mam. Trzeba by było jechać jakoś tak. Natomiast tym, co tutaj mega zmienia sytuację, jest ta regulowana kanapa. Możemy ją przesuwać aż o ponad 20 cm. Zobaczcie. Jeśli chcemy większy bagażnik, to oczywiście nie ma problemu, a jak chcemy więcej miejsca na nogi, pyk, zobaczcie, jaka to jest różnica. No i super, że nie ma tutaj też praktycznie progu. Co do pojemności bagażnika na papierze, to przy kanapie przesuniętej do tyłu znajdziemy tu 477 decymetrów sześciennych, a w wersji 5-miejscowej tych decymetrów będzie 581. No i jeszcze miejsce na samej kanapie. Przypominam, przy moich 182 cm wzrostu tego miejsca mam tutaj kosmicznie dużo. Bez problemu schowam stopy pod fotel kierowcy. No i również nad głową jest naprawdę super. Mimo tego zobaczcie przeogromnego, fantastycznego dachu panoramicznego. A jeszcze jedno. Dwa USB-C z przodu, dwa USB-C z tyłu i dwa USB-C dla trzeciego rzędu. I zaraz lecimy dalej, ale jeszcze chwila dla firmy Car Vertical, która przygotowała aż 30% rabatu na pobranie raportu dotyczącego używanego samochodu, którym możecie być zainteresowani. Czego z takiego raportu możemy się dowiedzieć? No to na przykładzie tej Hondy Civic, u której jak widzimy zgadza się stan kilometrów, zgadza się też stan prawny, no ale patrzymy sobie zdjęcia. I o ile w 2020 roku ten samochód prezentował się naprawdę godnie, no ale na szczęście mamy zdjęcia z roku 2019, no i patrzcie. Tutaj zadziało się coś naprawdę grubego i ja zdecydowanie chciałbym o tym wiedzieć. Dalej w raporcie sprawdzimy sobie, co to mogło być za uszkodzenie. Ile mogła kosztować naprawa? No tutaj nawet 60 tysięcy złotych. Także wow. Potwierdzimy sobie specyfikację techniczną, czy tu wszystko się zgadza i wiele innych rzeczy. Także pamiętajcie, aby zawsze samochód sprawdzać z każdej możliwej strony. I przypominam, że z kodem AUTOMOTO taki raport pobierzecie sobie aż 30% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. No dobra, ale przychodzi taki moment, że pasażerów i bagaże łatwiej lub trudniej, ale zapakowaliście. Trzeba z tylnej części przeskoczyć do przodu i ruszyć, bo w końcu siedzimy w samochodzie. Także właśnie to teraz zrobimy. I chociaż do tego momentu było raczej przyjemnie,
to mimo że ten samochód ma prawie 200 koni, to teraz ulubiony moment wielu z Was, czyli pytanie, skąd się te konie biorą. Przypomnę, zaglądamy pod maskę, sprawdzamy. A tutaj jedyna wersja napędowa, czyli E-Tech Full Hybrid 200, na którą składa się benzynowy, 3-cylindrowy silnik o pojemności 1.2. Dysponuje on mocą 130 koni mechanicznych, natomiast maksymalna moc systemowa układu napędowego to koni 199. Maksymalny moment obrotowy, jakim dysponuje ten model, to 205 Nm, natomiast rozpędzi się on do 180 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 8,8 sekundy. I dobra, ja wiem, ja też nie jestem fanem takiej sytuacji, gdy w szczoteczce do zębów mam większy silnik niż w samochodzie. Ale moim zdaniem taką główną zagwozdką, nad którą trzeba byłoby się tutaj pochylić, na którą odpowiedzieć, jest to, czy ten samochód z tym silnikiem daje radę, bo to jest w końcu kawał samochodu i tylko 3 cylindry, mała pojemność. Czy tym samochodem da się przyjemnie pojeździć? Po prostu. I wbrew pewnie społecznym oczekiwaniom, ja mimo wszystko odpowiem, że tak. I już tłumaczę dlaczego. Powiedziałem to też poprzednio, miałem wtedy samochód na tydzień na ferie, teraz mam jeszcze dłużej. Bo to jest 2-tygodniowy wyjazd z rodziną, z pełnym bagażem i z naszym podrabianym psem, więc miałem okazję sprawdzić to jeszcze lepiej i moje wrażenia się potwierdziły. A jakie to są wrażenia? Ano takie, i właśnie dlatego ten samochód, w tym samochodzie to nie przeszkadza. Mnie, pamiętajcie, mówię o swoich wrażeniach. Bo Renault Espace, jeździłem miasta, autostrady, ekspresówki, wszędzie. I znowu nie było takiej, nie że minuty, ale znowu powiem to samo, takiej sekundy, gdzie ten samochód wymuszałby na mnie jakąś szybszą, czekajcie, muszę skręcić, żeby pokazać, sportową jazdę. Nie było takiej sekundy, żebym ja chciał wymusić na nim znowu tą sportową jazdę. Nie po to jest to auto. To jest francuski, kiedyś van, teraz SUV, czyli samochód, w którym ma być komfortowo, ma być wygodnie, ma być przestronnie. Macie przejeżdżać takie progi zwalniające. Nie powiem, że z przyjemnością, bo to chyba nigdy nie jest przyjemne, ale z jak najmniejszą nieprzyjemnością. I tak tu jest. O zawieszeniu powiem za chwilę. I właśnie dlatego, znowu nie przedłużając, ja uważam po tych w sumie 3 tygodniach jazdy, a to jest mega dużo jak na samochód testowy, te 3 cylindry w tym samochodzie mnie nie przeszkadzają. Kompletnie. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Tu jest poniżej 9 sekund. To jest bardzo dobry wynik. Każdy samochód jak ma poniżej dychy, to już nie jest źle, a poniżej 9, naprawdę spoko. To co może Wam przeszkadzać, albo znowu powiem inaczej, to co mnie czasami przeszkadzało, to dźwięk silnika elektrycznego, ale nawet nie mówię tutaj o tych 3 cylindrach. Czemu? Ano dlatego, że to auto bardzo, 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 bardzo dużo jeździ, wykorzystując prąd. Jest to na tyle dużo, że Wy jesteście wręcz w stanie przyzwyczaić się, że Wy głównie jeździcie na prądzie. Mówię oczywiście o jeździe w mieście, tak jak wykorzystujemy ten samochód, gdzieś tam w mniejszych miejscowościach, w jakichś wioskach, tak jak jeżdżę na przykład teraz nad morzem. Nie w trasie. I nagle jest takie bum, jakiś warkot. Co jest? Zepsuł się samochód. A to jest tak naprawdę tylko silnik spalinowy. A Wy jesteście w szoku. To jest ten jeden aspekt, a drugi jest taki, że ten silnik, jak już się włącza, jako ten generator, to on też chodzi, że tak powiem, na wysokich obrotach. Spalanie nagle z zera rośnie na 10, 15, a może i 20. Tyle, że trwa to chwilę. I znowu jest cisza. Tak jak na przykład teraz, spalanie zero, cisza, spokój. Jakbym jechał samochodem elektrycznym. To jest mega fajna rzecz. Pytanie tylko, czy to przekłada się, no bo chyba o to chodzi, na spalanie. To powiem tak, w takiej jeździe, znowu powiem tak jak teraz, ja tu spalam 5, 5,2, coś takiego. Czy to jest dobry wynik? Tak, to jest dobry wynik. Czy to jest jakiś wynik odbiegający od innych samochodów, jakiś rewelacyjny? No nie. W innych samochodach uzyskanie, jeżdżąc, nie wiem, 60, 70, 80, 5 litrów, bez problemu da się zrobić. Ekspresówka, ja miałem jakieś 7, autostrada powiedzmy 8. Natomiast gdzie jest ta przewaga czy zaleta? No to ja Renault Espace w Warszawie potrafię spalać 6,5 litra, może max 7. Uważam, że jak na rozmiar tego samochodu, to jest naprawdę spoko. I tutaj mała przerwa krajoznawcza, jeśli Was nie interesuje, to przewincie do momentu, który Wam wskazałem. A robię tę przerwę, ponieważ zawsze chciałem Wam pokazać tę okolicę, w której sam często jestem,
i o którą dostaję od Was wiele pytań, gdzie to na przykład jest. No to są to okolice Kopalina i Lubiatowa i moim zdaniem jedna z najpiękniejszych dróg, jakie w ogóle znajdziemy w Polsce, które prowadzą nad morze. Zobaczcie, gdy kończy się droga, wiele osób myśli, że w ogóle tutaj wjeżdżać nie można, a można i dostajemy się do wnętrza lasu, gdzie jest przepiękna droga. Szczególnie jak świeci słońce, to przejeżdżanie tędy to jest naprawdę sama przyjemność, jeszcze nawet zanim dotrzemy na plażę. Po lewo mamy ścieżki rowerowe. Tutaj tak naprawdę, jeśli jeździcie na rowerach, no to znajdziecie dla siebie raj, bo tych ścieżek jest cała masa i są też przepiękne. Ta droga jest równa. Mamy na szczęście progi zwalniające, bo inaczej wiadomo, odbywałyby się tutaj codziennie rajdy, a tak po prostu nie jest. No i dojeżdżając na jej koniec, już w zasadzie przed samym morzem, po lewej stronie znajdziemy pole kempingowe, a jadąc dalej wjeżdżamy na przepiękny leśny parking, przy którym mamy kilka knajpek, no i oczywiście plażę. Także sami zobaczcie. W końcu udało mi się to dłużej nagrać i Wam pokazać. Przypominam, Kopalino Lubiatowo. Kiedyś to było miejsce, którego wiele osób nie znało, no ale już sporo poznało. W każdym razie, jeśli szukacie takiej miejscówki, nad którą cywilizacja i wszelkie stragany obecne na każdym rogu jeszcze nie dotarły, no to polecam. Co natomiast tutaj jest mniej spoko, bo to jest pewnie ważniejsze, o tym chcielibyście usłyszeć, zastanawiając się nad takim samochodem. No to tak. Ja na pewno chciałbym, żeby to auto gdzieś przy 140 było trochę lepiej wyciszone. Żebyśmy się źle nie zrozumieli. Tu jest całkiem spoko, ale tak do 110, 120 jest głośniej, 140. Naprawdę chciałbym, żeby było lepiej, ale podkreślam, nie jest źle. To, co teraz zauważyłem, bo chyba nie mówiłem o tym poprzednio, tak mi się wydaje. Ja największy problem mam tutaj chyba z widocznością. Mówię głównie o tym słupku, o prawym też. Ale jazda w mieście, gdzieś tam ścieżki i skrzyżowania, to jest naprawdę szerokie. I to mi trochę przeszkadzało. Tylko zobaczcie, to nie jest jakaś wielka wada, do tego da się przyzwyczaić, do tego to się da ogarnąć, żeby wiedzieć, jak się spojrzeć, wychylić i tak dalej. Podkreślę jeszcze raz, mnie trzy cylindry w tym samochodzie, podkreślam, nie przeszkadzają zupełnie, bardziej przeszkadza mi to. To też myślę, że o czymś świadczy. Chociaż ta skrzynia, chciałem pokazać tu, ale skrzynia jest przecież tu, tak jak na przykład w Mercedesach. To jest ta skrzynia Multimode, jak ona tam się nazywa, 15 przełożeń i tak dalej. Ona potrafi czasami zwariować. Ale znowu, jak staracie się pojeździć szybciej, a tym samochodem się szybciej nie jeździ. Jeśli masz żyłkę sportowca, to w sumie nie wiem, czemu zastanawiasz się nad zakupem Renault Espace. No, ale jeśli się zastanawiasz, to z tą skrzynią będziesz musiał, czy będziesz musiała, się zgrać. Natomiast wracając do fajnych rzeczy. Mam tutaj ogrzewanie przedniej szyby, to jest kapitalna sprawa. I tego nie widzę tu kompletnie. Chociaż na filmiku pewnie widzicie te druciki, ale w jeździe tak normalnie, bez okularów, w okularach przeciwsłonecznych, nie widzę tego kompletnie. Rewelacja. Bo czasami to naprawdę, no widać po prostu te druty. A tu nie widać. Wnętrza omawiał tak w pełni nie będę. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Może umówmy się tak. Jak ktoś chce to zobaczyć, jest tym zainteresowany, to podlinkuję w opisie, bo ja po prostu to już zrobiłem. Może tak na szybko najważniejsze rzeczy. To, co jest kapitalne, tylko chwila, bo tutaj jest taki próg, którego nie widać. O, zauważyłem. Dobra. To coś, co dalej nie wiem, po co jest. Bo z jednej strony mamy tu bardzo fajny schowek. Tylko jak coś tu włożymy i na przykład w trasie położymy sobie tutaj kawę, to tego nie wyjmiemy. I odwrotnie. Jak chcemy mieć tutaj cały czas dostęp, no to nie wsadzimy kawy. Tutaj jest półeczka na telefon, ładowarka indukcyjna, więc super. Ale by się zderzyli. Fuh. Prawdopodobnie to jest po to, żeby sobie na przykład przesunąć i sobie, nie wiem, zwiększać temperaturę, zmniejszać, być może. Ważniejsza rzecz, możemy to zrobić, czyli zwiększyć, zmniejszyć temperaturę, zmienić siłę nawiewu i kierunek nawiewu przyciskami. Huh. Także to tak w dwóch słowach. Materiały naprawdę spoko, fajnie, że mamy tutaj system Google'a. Znaczy fajnie, dla mnie fajnie, bo ja to lubię. Nie muszę parować telefonu, chcę sobie włączyć mapę, to mam ją cały czas. Wiem, że jedni to lubią, drudzy trochę mniej. Ja akurat to lubię, bo wychodzę z takiego założenia, że jeśli to Ci nie pasuje, to przecież możesz podłączyć telefon. Właśnie, możesz. Ja to wręcz muszę, bo mój telefon i Android Auto wymaga podłączenia kabla. Nie wiem czemu, no ale tak tutaj jest z moim telefonem. To jest Samsung. Bardzo podoba mi się natomiast head-up. Jest prosty, jest czytelny i nie jest na pół szyby. Czyli nie taki trend jak to dzisiaj. I całkiem dobry system Harman Kardon.
Nie powiem, że to gra jakoś fantastycznie, wręcz jak zrobimy tak mocno, głośno, to trochę bzyczy. Ale jak jest ciszej, próbowałem różnych ustawień, ale jak jest ciszej, to gra naprawdę całkiem ok. Ja bym dopłacił. I jeśli zastanawiacie się, czy brać kamerę 360, to brać. Rewelka. Świetna jakość, wszystko widać. Widać to, co powinno być, widać to, co się znajduje naokoło, a nie, że to jest trochę wymyślone. Naprawdę fajny patent. No i zawieszenie, bo to jest rzecz, która myślę... Może tak. To zawieszenie jest miękkie. Jak to lubicie, progi zwalniające. Pyk, pyk. Na progach super, ale wjeżdżanie tym samochodem szybciej w zakręty. Plus, jak ktoś ma chorobę lokomocyjną z tyłu, na przykład dziecko, no to znowu. Ja wiem, że to raczej ja jestem dziwny, no bo kto kupuje francuskiego SUV-a, żeby miał twarde zawieszenie? No ale ja bym tak wolał. Jeśli jesteście pewnie tymi 99% i chcecie miękkie zawieszenie, to będziecie z tego, myślę, zadowoleni. Tu jest miękko, tu jest komfortowo, tu się średnio wjeżdża w zakręty. Trzeba wspomnieć koniecznie o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ spostrzegawczy zauważą tutaj napis 4Control. Nie jest to natomiast napęd na 4 koła, a system 4 kół skrętnych, który z tego niemałego przecież samochodu tworzy auto bardzo, ale to bardzo zwrotne, coś przefantastycznego. Zobaczcie może jeszcze S-Pass w nocy, chociaż nie jest łatwo to nagrać, ale bardzo podobają mi się tutaj światła. Całkiem fajne jest też to wielkie logo Renault wyświetlane obok samochodu, no i wnętrze, które prezentuje się w taki sposób. No ale dobra, zanim do ceny i do podsumowania, spójrzcie na ten samochód. Granatowy, chyba to jest granatowy, ale pewnie to jest granatowy i jasne wnętrze. To jest coś dla mnie praktycznie najlepsze połączenie. Jeśli jesteś osobą, która sobie taką speckę zamawia, to po pierwsze szacun, bo masz coś fantastycznego, po drugie już mi cię trochę szkoda pod względem utrzymania tego w czystości. Ale jeśli to utrzymasz w czystości, to wygląda rewelacyjnie, ale ważniejsza rzecz, fotele w trasie, bo znowu mogę się szerzej wypowiedzieć. One nie wyglądają na jakoś mocno wyprofilowane, a może wyglądają na filmach, nie wiem, bo jeszcze tych filmików nie widziałem. Natomiast jak siądziesz, to nie czuć tego wyprofilowania. A w trasie 500, 600, 700 km jest gitara, nic mnie tu nie boli. Tak jak na przykład w to samo miejsce jechałem Hondą CR-V, to musiałem stawać co 100 km, bo bolały plecy i nie będę mówił co jeszcze. A tu tak nie ma, a wręcz powiem inaczej, tu jest mega wygodnie, także za fotele szacun. No ale czy szacun za cenę? No to sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. A przez to, że mamy tu tylko jedną wersję napędową, czyli E-Tech Full Hybrid 200, sprawa jest bardzo prosta. Trzy wersje wyposażeniowe, Techno 192 900 zł, Esprit Alpine to 206 900, a cennik zamyka wersja Iconic i tutaj 216 900 zł. Przypominam, że S-Pass może występować jako 5- i 7-miejscowy samochód, natomiast nie znajdziemy tu napędu na 4 koła. No i zobaczcie, mnie chyba nie przejdzie jeszcze przez usta, żeby powiedzieć, że ten samochód jest dobrze wyceniony albo że to jest jakaś okazja, dobra cena. Ale biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny samochodów, czy ceny dzisiejszych samochodów, tej wielkości samochód, tak wykonany, tak wyglądający, spalający całkiem fajne ilości paliwa, z dobrym nagłośnieniem, z 7 miejscami, bo znowu trzeba to powiedzieć. I jeszcze jedno trzeba powiedzieć, te 7 miejsc kosztuje Was równe nic. S-Pass standardowo jest samochodem 7-miejscowym, chcecie 7, to macie 7, chcecie 5, to zamawiacie sobie 5. Kolejna bardzo fajna rzecz. Samochód z mega nowoczesnym wyposażeniem. Samochód bardzo komfortowy dla tych, którzy to lubią i tego oczekują. No i samochód wyższy, a wiadomo, że jak wyższy, to wygląda na droższy. Jeśli szukacie SUV-a, to ja po tych 2, a w sumie 3 tygodniach spędzonych w tym samochodzie, z rodziną, z pełnym bagażem, z naszym psem z AliExpress, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jeśli nie przeszkadza Ci ten 3-cylindrowy silnik, bo myślę, że to jest najważniejsze, to w kategorii ceny i tego, co za tę cenę otrzymujemy, to jest jeden z najciekawszych wyborów w tym segmencie. A w sumie samochodów 7-osobowych, 7-miejscowych,
No właśnie. Dajcie znać, jak Wam podoba się Renault Espace. Co myślicie o tym, że to już nie jest van, tylko to jest SUV? Czekam jak zawsze w komentarzach, pogadajmy sobie tam o tym. No i jak zawsze poproszę, jeśli macie sekundę i chcecie mi trochę pomóc, to po prostu oceńcie ten materiał. To jest dla mnie super fajna sprawa. A jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!